Stream Go. To Go Power Ranger. Znaczy... Nie masz. No, bo będą prawa autorskie. No jak do mojego śpiewania ktoś ci dawali prawa autorskie, to będzie miał naprawdę wyobraźnię. Przy okazji będzie przygłuchy na jedno ucho. Nie to. Czemu mi tu bzykasz w telefonie? Okej. Hej, jesteśmy. Problemy internetowe zostały zażegnane przynajmniej na chwilę. Dobra. Więc plan na razie jest taki, że podrywamy kogoś, wracamy do domu, a potem się przełączymy na Rocket League. No. Tak jest. To wyglądasz jak jakiś student. Dorian Chwalibóg. Nie no, Chwalibóg! Proszę! Wiem! Brakuje ci towarzystwa, wiem! O, jest ten rudy. No chyba jest ta blondyna jakaś taka sensowniejsza. No, ale tu nikogo nie widzi sensownego. No bo tu faktycznie nikogo sensownego nie ma. Może ktoś tu jeszcze przyjdzie. Tu mają nawet basen. No niech ktoś tu przyjdzie. Nie ma kogo podrywać. You got no jumps. Tylko godzina 45. Także prawie początek live'a, stary. Tata też mówi, żebyś brała blondynę. Tak? Dobrze. Kim jesteś w ogóle? Sabina Motorek. Nie, masz chwali Boga, rudego i blondynę, no proszę cię. No, taki wybór. Ona coś dziwnego robi z tą lamą. Tutaj. O, przyszła jakaś inna, Valeria. Może z nią porozmawiaj. Zapytaj, czy podobam ci się. Tak, prosto z mostu. Jezu, ale ten telewizor jest głośny. Ania się nie pierdzieli. Podobam ci się dobrze, ssam twarz. Mam pieski. Nie mam piwnicy, ale mam pieski. A po co mi piwnica? Żeby pieski oglądać. Aha, no tak. Kurde. Ej, ona mnie nie lubi. Bo nie masz piwnicy. O, podoba się. Ruda gejsza wszystkim się podoba. A mogę... O, czekajcie, tu była taka fajna. Przyjrzyj się Simowi, zobaczymy, czy pioruny będą. Albo i nie będzie piorunów. Ej, czy tu jest wampir? Czy tu przylazł ten wampir? To jest ta magia jakiegoś doświadczenia? Tak, nie chcę znowu wampir upitowi. No właśnie, nie chcę tego. Ale była, o, gładka gadka. Dajesz. Różą ci zamacham przed oczyma, to od razu będziesz moja. Ania, jestem twoja i dobrze. Dobra, podskoczyło na 25. Zawsze to coś. Byleby tu mój narzeczony nie przyszedł. To jest gorsza sprawa. Upsi. A mogę dwa razy gładką gadkę? Czy to już nic nie da? Intryguje mnie to. No bo ta laska jest z jakiegoś tego chyba... stowarzyszenia, czy bractwa, czy coś. O, tak mi się wydaje. Ma ten znaczek lamy tutaj. W siedzibie tych od gier. No ale nie jesteśmy na studiach, więc to jest takie trochę dziwne. Co oni tu robią?
Prowadzę własny interes i bardzo przydałby się nam sprytny sim, taki jak ty, do pomocy. O. Ania, muzyka, chcesz zagrać co? Zacząć? To jest jakieś nie po polskiemu chyba. Chcesz zacząć pracować dla mnie w tej karierze na stanowisku nauczycielka muzyki na obozie letnim? Nie! Nauczyciel z dziećmi? Nie, nie, nie. To świetna okazja, ponieważ to nie jest praca dla żółtodziobów. Nie, mam swoją pracę tancerki. Dziękuję bardzo. I ona nie chce się przytulać. I łaskotać też nie. Chyba jestem za szybka. Ale gwizdanie jej się podobało. Dobra, pogawędka, jeszcze gładka. Ona grzmi! Ojej, a u mnie nie, to nie fair. Spoko, pewnie do ciebie przylezie, daleko nie ma. Odmówiła z jej tu ma focha. No, Ania wyrwa laskę, mówi o pieskach, no. Strasznie słabo ci to idzie. Kobieta na drogę. Może się umówi ze mną na randkę chociaż. Nie da się. Kropa komentator. No, Ania nie potrafi wyrywać. Weź mi powiedz, jak to zrobić. Powiedzani? Nie, wyrąbana. Niech poda wszystkie wskazówki. Czysta magia za wypowiedzenie złego słowa w złą godzinę. Naprawdę musisz mieć parcie, nawet nie na moim razie. Widzisz, że ani żaden kotek nie biega. Bo moje koty są odcięte. Pokój jest zamknięty. Pokój zamknięty, to nie ma wstęp. No ale weź ją ten tego. Weź ją ten tego? No bo jakoś słabo ją ten tego, no. No mi nie lubi. Ja nie wiem, czy jest możliwe. Jesteśmy już przyjaciółmi. Jestem twoją... Szkoda, że nie mogę ją nakłonić do pocałunku z samą sobą. Jezus, Ania! Zrób mi zdjęcie? Nie bardzo. Podudnij w pierś. Na zasadzie zobacz, jak ja mam fajne cycki. Tak. Mam lepsze niż twoje. No nie, takiej nie wyrwę. No może. Mam lepsze cycki niż twoje, idziemy do łóżka. Jej się chce siku. No ja się zauroczyłam, a ona co? A ona sobie idzie. Wredna baba. Ale przynajmniej towarzystwo ci wzrosło. No w sumie, ale... No ale... No wiem, no nieodhaczona. Ta magia to tak nie działa. Tutaj wszystkich to pasuje i zabierz wejście? Nie chcę ich zabijać. Dlaczego?
Znaczy nie, on nie robi tego. Ja tak nigdy nie robiłam. No w sumie w dwójce się jeszcze da, gorzej w kolejnych częściach. No, zrąbali to. Nie, powiem ci, że tak myślałam ostatnio, w sumie się zastanawiałam, że dlaczego, wiesz, dlaczego to tak wygląda? W sensie, każdy lubił w ten sposób zabijać Simów, czemu oni to zepsuli? No. To jest takie smutne. No najgorzej chyba zabić Sima w czwórce, bo nic najtrudniej. No, nie, ja pamiętam jak zamurowała, a ta cały czas żyła i żyła i żyła. Ja mam antyskilla do zabijania Simów, nie? Niby też ten, dodali te inne rodzaje śmierci, jak ze śmiechu czy coś tam, a jakoś bardzo ciężko to zrobić. No ogólnie ciężko umrzeć. Nie, nie będziemy grillować dziecka. Nie mam takich możliwości. Jakiś punk przyszedł. Może teraz, czekajcie. Jakbyśmy się teraz rozejrzeli, więcej osób przyszło. Nie mogę się tu rozejrzeć. W kiblu nie mogę. Oj tam. Nieważne. A ja się z tobą przytulałam. Ale wtedy byłam! Teraz jej się Dorian podoba. Jakoś wcześniej jej się nie podobał, miło, że tu był. Nie panikuj. Chyba muszę wziąć jeszcze jeden prysznic. No zagwiszcz na niego. Nie, kropa to nie było na ciebie. Dziękuję. Zaproś mnie. O Jezu, ile ty masz z nim piorunów. Ile ty masz z nim piorunów. Harry Potter pełną gębą. Ach, te kocie ruchy jeszcze pokaż. Że wiesz, co potrafisz w łóżku i w ogóle. Ten gość ma usta jak glonojad. To dlatego masz nie tyle piorunów. O, nie pykło. Oj tam. To tylko chwilowe. Ej, zatańczyła, rozłożyła nogi w tańcu, już plusiki. No mówiłam, że jak pokaże, co potrafi, to od razu będzie jej. Jeszcze żonek jest taki gimbusiarski, bo byłoby coś. No bo on jest studentem chyba. No to liczy się podwójnie. To będą dwa punkty. Psów nie ma, Lansie, bo jesteśmy w genialnych grach. Gdzie jest to ssanie twarzy? To już działało. Ubudź. Potrzymaj za rączki. I no, powiedz mu coś na łóżko. Twarz, ale później potrzymam cię za rączkę. To jest przecież takie romantyczne. A co ci się nie podoba? Nie chcę się trzymać za rączki! Dlaczego nie chcesz trzymać się za rączki po tym, jakbyś mi ssała twarz? No już myśli o tym, żeby te rączki gdzie indziej położyć, a nie tam. Nie ma to jak faceta po rękach całować. A ten drugi się przyciąga, przygląda, znaczy... Jan Robak. Przestań się gapić na mnie. Może on się patrzy na twojego tego? Chwali. Tyłkiem zakręciłem. Wszystko mu się podoba. Jest ci twarz!
W tańcu też możesz. Romantycznie też możesz. Wszystko i możesz. Twarz w tańcu. Tak. I tu złodziej chyba przyszedł. Jakoś tak się... Chciał ci... A dobra, nie rzucę tym żartem. Te mają taki sam strój. Marcelina osoba. Jezu, najgorzej. Jak dwie laski. Ten sam strój, nie? Co ja tam masakra? Przedstaw Simowi Ewelina. Marcelina i Waleria, Boże. Namiętnie. Romantycznie. Jeszcze raz si twarz. I sprośny żart do tego. I pieść! I rzucaj się w ramiona! Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie, z kim mam romans. Nie, priorytety, priorytety. Jeszcze mi brakuje. Gorące pocałunki! A ty jesteś śpiąca? Aha, no tak, faktycznie. Nie, on mi jeszcze daje radę. Wyściskaj. Jeszcze raz gorąco. Wszystko. A dobra, mogę cię zaprosić do domu? Ruchać, bo on chce się spać. Mogę cię zaprosić... Ej, a mogę go zaprosić do auta w sumie? Będzie szybciej. Niech się jeszcze trochę tam pocałują. Będę brał cię w aucie. No ona chce w łóżku, ona jest nudna. A w domu psy pewnie śmierdzące, zagłodzone, dom zalany. Diamentowa tak jest, 100%. Zaproś! Wsiadaj do mojego auta super sportowego. Będzie fajnie. Może jak się ciężko mam domu. Co? Nic. Jak się ciężko te robi live. Ja się internet przycinam. Nie! Nie chcę ci się spać! Głupia baba. To mi się wydaje, że chcę ci spać. Zaproś go. Dobra. Powiedziałabym nieładnie, ale się powstrzymam. Jedź do domu. Później będzie na mnie. I co, jedziesz bez niego? Nie psychnęłaś go? No nie, no bo ona jest śpiąca! No nie! Ona nie da rady, ona... No, zaśnie. W trakcie. Z drogi do domu, tak? Tak. Tłumienie emocji jest niezdrowe. Kto by go chciał z takim ryjem? Jak widać gejsza. No. Chociaż w sumie się wymiksowała. Nie zdążyła. Idź spać. W sumie jakbym go wzięła na randkę, to by... To miało lepszy efekt, ale dobra. Idź spać, idź spać. Po prostu go zaprosić do domu. Później. Znaczy nie no, wyśpij się. No ona mi ścieli łóżko, weź idź tu. Te pieski na miniaturce takie szczęśliwe, szkoda, że w grze takie nie są. Oj tam! Wszystkie są szczęśliwe, wszystkie są zadbane, patrzcie, o!
Jeden. Ten śmierdzi, ten głos. Ten... Dobra, nieważne. Ten jest okej. Okay. Angela jest okej. Okay. Dolar jest okej. Okay. I Jessica jest prawie okej. Okay. Ale większość mamy okej. Okay. Dobra. Jutro przyjdą zabrać ci koty. Kończymy te zabawy ze Simsami. Przenosimy się na Rocket League. Uff! Gorąco! Co jest opcja? Co? Nie, chyba nie ma takiej opcji. Aczkolwiek kiedyś ten. Było coś, że się ubierało w strój robota czy coś? Ale nie wiem, w której to części było. Chyba w trójce! Jak się miało tą cechę... Że się lubiło roboty, czy coś tam. Że można było przebrać za robota. Ania testowała, okej. Okay. Tak, oczywiście. Ja wszystko. Dobra, to zrobimy 5 minutek przerwy na zmianę gry i przyjdziemy, przybędziemy z Rocket League'iem. No. To już taka niezadowolona. Ja się tu muszę siedzieć. Ja się świetnie bawię. Dobra. Tylko sobie okno zamknę, bo jakby zaczęło padać, to mi tu naleci. Spoko. Jezu, kropa. Nie słychać nas, nie? Słychać! Jeszcze. A, to nie będzie wyzywać na kota. Dobra, cięcie.